Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. W tym odcinku spróbuję wykonać misję związaną z tą posiadłością, więc wczytajmy się w odprawę. Przez lata biznesmen Zachary Ginsburg kontrolował całe Ripton, jednak gdy do władza przybył Wiktor Zujew, biznesmen uznał, że mądrzej będzie zostać jego prawą ręką, zamiast rozpoczynać brutalną wojnę terytorialną. Ginsburg większość czasu spędza w swojej posiadłości. Mało kto lepiej zna sposób myślenia Zujewa niż jego najbliższy sprzymierzeniec. Okej, okay, część dalsza. Posiadłość. W czasach, kiedy kontrolował Ripton, Zachary Ginsburg wybudował sobie okazałą posiadłość. Ma tam wszystko, czym można tylko zamarzyć. Pole uprawne, sadowy, ogromny ogród i szklarnie, domek myśliwski i strzelnice. Młyn i tartak, kot tenisowy i przystań na łodzi. No i oczywiście luksusową rezydencję z licznymi pokojami. W jednym z tych pokoi przechowuje dokumenty, które mogą rzucić światło na funkcjonowanie przestępczego Imperium Wiktora Zujewa. Drzwi do tego pokoju mają zamek szyfrowy. Musisz znaleźć szyfr. Warto poszukać go w budynku strażników. Odkąd udało ci się schwytać szefa ochrony Ginsburga, cała posiadłość roi się od strażników. Musisz dostać się tam w nocy i zrobić to szybko. Z nastaniem ranka z ochroną zostanie podwojona. Biorąc pod uwagę wielkość posiadłości, warto przetrzeć cały teren i jak najlepiej wyposażyć swoich policjantów. Z pewnością znajdziecie liczne kosztowności, ale napotkacie także zdecydowany opór. Mamy dwa cele. Główne. Znajdź dokumenty i aresztuj właśnie Ginsburga. Ale mamy jeszcze 5 misji pobocznych. Więc tak, najpierw oczywiście przydzielę ludzi, czyli wszystkich tych mega wypoczonych. Allardyce niech odpocznie, bo on teraz to już chyba jest bardziej zmęczony niż był wcześniej, więc jemu odpuścimy. Ale możemy na przykład tego jeszcze. Dobra, który to tylko tak fajnie? Ona nie ma nic. Też. Nie, rezerwy sobie. Ma idealnie drugi level, szybkość 1. Kurde. Lipa. Ale chyba jego bym wolał sobie. Taka ekipa, jeszcze z uczciwej rzeczy, czyli tak, ona nie dostaje rewolwer, pałkę, apteczkę, wytrych, dwie paczki amunicji, ja chcę granat, mógłby się przydać, ale może dajmy do komuś innego. Dalej. Pałeczka, wytrych, apteczka. No i to tyle. Czyli bun, liwet i bulka, czy bulka mogą raz otworzyć drzwi po cichu. A kolejne akcje już będą wymagały niestety podejścia butowanego, jeśli chodzi o otwieranie zamków. Tak dać. No, niech ma ten nóż tak na wszelki wypadek. Żeby się mogła w miarę obronić, ale wydaje mi się, że bardziej punktowane jest nie zabijanie właśnie tych przewrogów, tylko tylko właśnie tak jak było w This is the Police 2, nie? Że lepiej punktowane, czytaj w tam przypadku zawleczek tego momentu, a tutaj w tych punktów buntu czy czegoś tam lepiej jest ich aresztować, niżeli ich zabijać. Ale niech ma w takim razie. No i niewiele więcej. Mógłbym mi dać tłum w sumie. To jest zawsze jakiś plus, bo to ewentualnie może właśnie wytłumiać i tak typiarzy unieruchamiać, ale może lepiej nie. Tutaj ten pistolet, pałkę i nie. Muszę tutaj ale by potrzebował. No i ten. Niestety jednej pałki mi brakuje. Zobaczmy, czy ma może nasz kolega tutaj pałeczkę. No jak na złość nie. A szkoda. Szkoda. Ta pałka by mi się bardziej przydała, nawet niż taser czy coś innego.
strzelają. Dobra, strzelba, granat, nożyk, żeby miał się bronić. Naboje. Dobra. Mamy przydzielone rzeczy. Jak to wygląda teraz z postami pobocznymi? Aksar, przewoźnik. Pochodzę z wojskowej rodziny i większość naszego majątku jest dziedziczona. Mieliśmy w rodzinie organki, na których mój prawdziwy grał w okolicach Alzacji. Trafili do mnie, a ja grałem na nich czasami podczas wycieczek łodzią z rodziną panem Kostulka. On jest szefem, ale ma jedno pasję. Lubi zakładać się ze wszystkimi o wszystko. Pewnego dnia na łowie rzekła z tego organki. Były w stanie, nie mogę powiedzieć, że to urosło. Grunt, że mnie oszukał i podstępem wyłudł ode mnie organki. Teraz nie mogę sobie tego zarobić. Pradziadek od lata nie żyje, ale śni mi się w nocy. Bogam pomóż mnie wszystkie organki z pochodnika. Pan Innsbruck z pewnością położył je gdzieś w głównym budynku i od razu o nich zapomniał. Zanim pomogę twoim ludziom uciec przed strażnikami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Okej. Okay. To karabin i ten fajna nagroda jest. Oczywiście aktywuję. Zabierz organki z głównego budynku posiadłości, aby je przeprowadzić. Tu myślę, warto by było przydzielić kogoś przeciwnego w bombie. Bogdan Palagia. Pamiętasz historię szalonego dentysty? Dusił dziewczęta i oszpecał je za pomocą wiedarki. Został rzekomo złapany za Fryburgu, ale wiedziałem, że na tym się nie skończy. I faktycznie, dawno z tego zaczęły się zabójstwa. A ja znam psychola, który postanowił zostać najnowszym naśladowcą dentysty. To Jan Ginsburg, najmłodszy syn Zacharego Ginsburga. Popełniając morderstwo, posługuje się jednym z pojazdów ochrony używanych do eskortowania jego ojca. W bagażniku tego samochodu znajdziesz wystarczające dowody, by go zdemaskować. Musisz tylko dostać się do garażu obok głównego budynku na posiadłości Ginsburga, otworzyć bagażnik i przynieść mi wszystko, co tam znajdziesz. Nie martw się, nie będziesz mieć problemu z włamaniem. Dam ci klucz! I 4 wytrychy w nagrodę. Okej, włam się do bagażnika pojazdu ochrony w garażu obok głównego budynku i zabierz wszystkie dowody. Spoko. Tutaj niech pójdzie limit. To mnie naprawdę interesuje, więc to może na sam koniec zobaczmy. Uwolnij moją córkę, Antonio Ravanelli. Zachary Ginsburg zajmuje się stracicielstwem i handlem ludźmi. Wiem o tym od dawna, ale nie chciałem w to wierzyć. Greta, moja najmłodsza, pracowała i na jego posiadłości i nikt na nic nie narzekała, ale od 2 dni nie daje znaku życia, a policja nie chce o tym słyszeć. Sądzę, że moja Greta jest przetrzymywana wbrew swojej woli. Mówiła, że w domkach gościnnych na posiadłości zawsze działo się coś dziwnego. Personel nie miał tam wstępu, ale co noc podjeżdżali tam ludzie w drogich samochodach. Okej, córka jest przetrzymana, więc domki gościnny uwolni ją. Jak się uda, +1. Jak się nie uda, to -3, więc warto by to ogarnąć. Hajsu i 4 noży. No z nożami to akurat tak na pół, ale... Esther Brainer, tylko ty możesz ocalić mojego męża. Mój mąż Sean zdarzył ostatnio zakład stolarski i zaczął pić. Wczoraj wrócił do domu bardzo podekscytowany, powiedział, że wie jak wszystko odzyskać. Ma jakiś pomysł, który jest pewniakiem, potrzebuje tego miejsca, więc musi się spotkać z Zacharem Ginsburgiem. On ma mnóstwo pieniędzy, a na jego posiadłości znajduje się tartak. On powiedział, że osobiście przedstawił Ginsburgowi swój projekt, a potem wyszedł. Wtedy widział go po raz ostatni. Nie wrócił już do domu. Obawiam się, że w kojarze Ginsburga zrobił coś Seanowi. Słyszałem, że posiadło się zamknięte, w związku z tym, co się stało w Polsce. Proszę znać mojego męża. Znajdź gościa i pomóż mu wrócić do domu. Dwie duże apteczki w nagrodę, też +1 jak się uda i +3 jak się nie uda. O, tu muszę 2 aż wysłać. Znaczy, nie muszę, mogę. To jest ta różnica. No bo warto mi to wysłać. A ty zlipa, że mogę mieć tylko 6 na jednej misji. Garf Omuni, pomóż dorwać Warrena Nasza. Reprezentuję klienta, który chce wyrównać rachunki z Warrenem Naszym, szeryfem pobliskiego miasteczka Sharpu. Mało kto o tym wie, ale Nasz nie jest tym, za kogo się podaje. To prawdziwy kryminalista. Mój klient dowiedział się o umowie między Warrenem Naszym i Zacharem Ginsburgiem. Ginsburg nagrywa na szybki wypadek wszystkie rozmowy z swoimi partnerami i interesem. Udało mi się ustalić, że Ginsburg ma nagranie z Naszą ukryte gdzieś w szklarni. Proszę spróbować je odnaleźć. To nagranie pomoże mi wyrównać rachunki z człowiekiem. O kurde, no sporo mogę dostać, ale pamiętajcie, to jest kurde na tego. To jest na Jacka jakieś nagranie. Dobra, nie mogę tego tak zostawić, no. To po jednym idzie każdy w inne miejsce. To jest tak mega ryzykowne, co tutaj odwalam, no ale dobra. YOLO. Zakładam, wszystkie te poboczniaki to są poboczniaki związane
tylko i wyłącznie z tą misją. Aby zobaczyć obszar lotu ptaka, wciśnij rolkę myszy. O! Ładnie, takie bardziej, w lepsze oddalenie. I ona jest tutaj na głównym. Dobra, no tu na bank też się znajduje. Tu już mamy dwóch. A, bo tu się ten znajduje, jak tutaj jest, Livet. No kurde. No ale on by tu potrzebował supportu, on tu nie może wejść sam. Czy jakby miał dwie akcje, no to... trzy akcje w jednej turze to jeszcze okej, bo wiecie, mógłby podejść tutaj, po czym podejść tu, pała, pała, i tylko w kolejnej turze ich zaaresztować, nie? Ale niestety on tak nie może. A granat też dam komuś innemu, jak na złość. Wczoraj usłyszałem pewną opowieść. Shelly, córka starego Theodora White'a, została napadnięta w miejscowym pubie. Molestowano ją, wyzywano, ktoś złamał jej nos. Pewnie by ją zgwałcili, ale przeszkodził im właściciel lokalu. To byli ludzie Ginsburga, jego ochroniarze. Nie wiemy, którzy dokładnie, ale chlali cały wieczór i przechwalali się, że pracują dla kogoś ważnego. Dlatego mogą robić, co im się żywnie podoba. Shelly nie pisnęła o tym ojcu ani słowa. Jego serce by tego nie zniosło, ale rano powiedziała o wszystkim braciom, Teddy'emu, Juniorowi i Mike'owi. Szybko zdecydowali, że chwycą za broń, pojadą do posiadłości Ginsburga i poczekają do nocy, żeby zabić tylu strażników, ilu będą w stanie. Bóg ich osądzi, rzecz jasna, ale ty musisz dopilnować, żeby nie przeszkodzili w naszej operacji! O kurde! Czyli dobra, to są nasi sojusznicy. Tak jakby... To, że jest taki problem, że oni nie ten. Oni atakują na własną rękę. Więc jeśli będzie jakiś alarm, to tylko przez nich. Ale my nie zostaniemy wykryci tak czy siak. Więc trzeba by, kurde, dobrze się ustawiać. Najlepiej... Czy dobra, rozumiem, że do nas to raczej strzelać nie będą. Mam nadzieję. Ale tak czy siak lepiej będzie chyba się właśnie... No, na wszelki wypadek im nie pokazywać na oczy. Kolejni wrogowie, tutaj są dalej. Kurde, gdzie go wcięło? Roger. Tutaj stoi skupaniec. Czy to się uda? Nie bardzo. Ale on tak stoi ciągle, no to... Co stoi, ale nie kończymy jeszcze próby. Jest gościu. Mi się trzeba będzie zająć. Teraz te. Po pierwsze zaresztuj tego gościa. Próbuję podejść tutaj. Dobra. No i ty. Ma coś bliżej? Tu ma jakiś sprzęcik. Kurde, dlaczego ja go przycięliłem? Nie pamiętam. Dobra, Duvala nie używam tak normalnie, no to niech on mi tu zbada to. Okej, mamy... To... O kurde, to jest ten... Boże, syn, to jest ten... Mąż od tej babki, dobra, czyli do tego go przycięliłem, żeby tego męża ogarnął. Ja pierdolę, czy... Wait, czy on z każdą turą się coraz bardziej tutaj przysuwa? Powiedz, że nie. Powiedz, że nie. Przecież on tam za Chiny Ludowe nie zdąży dojść. Jeszcze to jest gościu, kurde, którego tam będzie musiał unieszkodliwić. Dobra, koniec tury. Czyli dlatego dwóch było lepiej wysłać. Na własną rękę postanowił mi uniemożliwić dobranie się do dupy temu... Znaczy, wróć. Na własną rękę sprawił, że ja miałem... ochotę nie pomagać mu, przez to, że jakbym już pomogłem, no to on postanowił moich koleżków rozjebać. Dobra, tutaj mogę go żądać, ale wolę te aresztacje zrobić od razu, więc kolejny taktyczny zapis. Dobra, to się nie udało. Ale co jest ciekawe, nawet jak się nie uda ten aresztowanie, to ona i tak, to i tak mamy za to 4 punkty tego buntu. Serio? Boże, jaki...
Jaki to jest wysoki procent w ogóle, nie? Że to się uda. Na oko jakieś 55%. Musiałem trzy razy to, kurde, sprawdzać, nie? Bo się ten... Wielce nie udało. Szkoda, że Livet nie ma tego aresztowania z dystansu właśnie. Co mamy tutaj? Notatka. Słuchaj, dziadek do reszty postradał rozum i schował gdzieś swój klaser z monetami, żeby nie trafił w ręce jego niewdzięcznych wnuków. Dasz wiarę? Mówi, że jest teraz w miejscu, w którym nigdy go nie znajdziemy. Albo ukrył go pod budynkiem, albo wrzucił do spalonego domu. Myślę, że warto go poszukać, czy to tylko majaczenie wariata? Okej, to już wiemy, co się tam znajduje. To jest właśnie ten cały klaser z monetami, a... Ja, może ja nie jestem numizmatykiem, ale wiem, że tego typu rzeczy są naprawdę bardzo drogie. Dobra, jak będę chciał wyjść do menu... niestety, to zakończy całe podejście. Więc, jako iż czas mi się powoli kończy, no to... zostawiam grę w trybie pauzy. Po prostu. To nagranie muszę zakończyć, żeby się... nie spierdoliło coś. O Boże, ale będzie wycinanie. Dobra. To tak, ja to jakoś potnę. To jeszcze nie skończę odcinka oczywiście, bo koniec będzie wtedy, kiedy skończę misję. Ale zmontować to potem w jeden odcinek. Wow, to będzie wyzwanie. Dobra. Let's go w takim razie, ale to później. Ja póki co robię sobie krótką przerwę. No i widzimy się za moment. Dobra, mam to. Czyli... to Livet musi otworzyć te drzwi. Livet jest gdzieś tutaj, w tej posiadłości właśnie. Kurde, tak szczerze mówiąc, nawet nie chce mi się szukać dalej tych kosztowności. Fakt, może by to pomogło, ale nie chce mi się po prostu. Za dużo by to zajęło. Pewnie sporo rzeczy jeszcze jest ukrytej w tej posiadłości. A propos właśnie Livetta. Dobra, on może tutaj bezpośrednio wyjść, więc niech tak uczyni. Okej. Czy... wiecie, w sumie... Chociaż nie, dobra, nie, gdzie nie byłem? Nie było mnie tu. I tu. Tu jest jakaś notatka jeszcze. Roger. Dobra, to zrobimy tak. To bułkę do Bona będę przesuwał, a Livetem pójdę tam właśnie, żeby zgarnąć... Understood. ...te dowody. Freeze, asshole! Żarty sobie stroisz? Got it. Stop, or I'll shoot! Ten nie zostanie expa, no ale trudno. Dobra. Aha. No tak, zapomniałem, że jeszcze ona przecież... Ten, dobra, czyli i tak to muszę wczytać. Dobra, jestem już po cięciu. Cięciu się zanim witam na samym końcu. No już nie ma sensu tego ciągnąć. Zrobiłem tamtą tego poboczniaka, jeszcze kilku zgarnąłem, tak więc... No i też zgarnąłem parę rzeczy cennych, ale trudno. Zgarniamy w takim razie naszego kolegę. 4 rzeczy mi brakło tym razem, no ale nie ma co. A właśnie, a propos, to jest dość intrygująca kwestia. Znalazłem tutaj notkę, która mówiła, żeby ktoś nie tykał cygar, bo są dla specjalnego gościa z Sharpwood. A wiecie, jaka była marka tych cygar? Cezary.
a wiemy, że tylko jedna osoba pali te cygara. I jest nią oczywiście Jack Boyd, a.k.a. Warren Nash. Za tą misję to każdemu chyba po jednym levelu wleci, jak nie więcej. Czarny jest, jeśli będzie z niej rany w rękę lub nogę, może wciąż walczyć, póki nie wykrwawi się na śmierć. Ej, dobre. Biorę to. Szybkość, strzelanie czy siła? Szybkość. Maksymalnie ma być szybkość. Będzie kolejny? No będzie kolejny! Podnieść dwa razy poziom funkcjonariusza w ciągu jednej misji. Cierpliwość. Fuchs? Jeśli spróbuję strzelić podobnie. Nie. Rzadko strzelam, ale cierpliwość to jest zajebista rzecz. Strzelanie czy siła? Myślę siła, bo rzadko strzelam. Więc strzelanie to będzie coś, co rozwinę jako ostatnie. I pyk! Trzeci level! Pyk! Kameleona proszę. I siłę. Czy będzie czwarty? Będzie czwarty! Dobra. Podczas który może powiedzieć ogniem, jeśli spróbuję strzeli ponownie Fuchsa. Włączyć strzelanie. No i 9 poziomu nie będzie. Nie będzie 5 levelów w jednej misji. Ale patrz, gdzieś jak było blisko. Dalej sięga wzrokiem. Dobra, z tych dwóch to pole to. Zwiększenie zasięgu ruchu. Tyk. Leon. Włączyć siłę. Kolejny level. Cierpliwość. Siła. Też mało brakowało. Brick Breaker, jak to wygląda u ciebie? Sokole oko. I szybkość. Kolejny level, pięknie. Kameleon. I szybkość. No niestety, 5 levela nie będzie. A, blisko było, coś mi się wydaje. Siła perswazji, sokole oko. Siła perswazji, to jest lepsze z tych dwóch. Oczywiście szybkość, czy będzie kolejny level? Będzie. I teraz może być sokole oko. Siła, czy będzie jeszcze jeden? Będzie, lubię to. Kameleon cierpliwość, no z tych dwóch cierpliwość zdecydowanie wygrywa. Tutaj punkcie w siłę. Pyk! Kolejny level. Zatrzymanie, poproszę. To by się przydało już niejednokrotnie w trakcie tej misji. No i tutaj tak leciutko, leciutko na kolejny poziom się nabiło. Rok, no jej się może... Jej to i ona może sporo dostać. A kurde, zatrzymanie bo cierpliwość, naprawdę. Kurde, oba są tak samo dobre, ale zatrzymanie to jest taka cierpliwość powiedzmy plus jeden, bo to mi daje dodatkową turę. To może nie wróć inaczej. Cierpliwość to jest takie zatrzymanie plus jeden, bo to mi daje dodatkową turę, który ruch w ostatniej turze, więc mogę na przykład do gościa podejść, grzmotnąć pałą i go zatrzymać, albo podejść i dwóch typach grzmotnąć pałą i przygotować się na kolejną turę. Ale zatrzymanie lepsze połączenie mogę z odległości kości zatrzymać. Dobra, weźmy to, może się uda i cierpliwość jeszcze się nabije. Oczywiście zwiększamy zasięg ruchu. I pyk! Dobrze, że zatrzymanie mogę cierpliwość i maksymalnie zwiększamy szybkość. Kolejny poziom. Robin Hood albo Fuchs. No z tych dwóch wolę Robin Hooda. Jak już mamy strzelać, to niech strzelają, to niech używają tego talentu właśnie. No, 6 levela jeszcze nie będzie. Ale on sobie dużo nabija punktów na waleniu tego Guzmana po ryju. Sokole oko robi sokole oko. Szybkość. Czekaj, jak już wbije 3 level. Siła perswazji, proszę. Szybkość ruchu. Będzie kolejny? Będzie! Robin Hood, Czarny Rycerz. No, do tego wolałbym doprowadzać jak najrzadziej, więc wezmę Robin Hooda. Szybkość. Czy będzie 5 level? Nie, ale mało brakuje. Szacunek. Plus 5, czyli ludzie nas prawie kochają tak naprawdę.
Dokładnie, prawie nas uwielbiają. Tu, kurde, 6000! Sprzedajemy. Okej, okay, daj 25%, daj 50%, czy zatrzymaj wszystko? Szczerze, za tak, z taką kwotę, to zatrzymuję wszystko. Nie daj złamanego centa. No, sorry, ale taka kwota to się naprawdę nie opłaca dzielić. Jecie jakieś mniejsze kwoty, okej. Okay. Albo kiedy nie będę potrzebował w ogóle już tych pieniędzy, jak najbardziej. Ale teraz, kiedy ja potrzebuję w chuj pieniędzy, żeby doposażyć sobie ludzi, to sorry, ale nie ma bata, żebym rozdzielił tak o po prostu 3000 między ludzi. Ale możemy w kolejny... Znaczy w sumie to jest, znaczy jest to, że jeśli my będziemy wykonywali wszystkie akcje od tych... wszystkie akcje od naszych właśnie... od naszych, o te poboczniaki, to będziemy praktycznie zawsze na plusie. Więc będziemy mogli zawsze zabierać dla siebie całość, a za same akcje będziemy zawsze na plusie, jeśli chodzi o szacun. Tylko szkoda, że najpierw nie ma opcji, żeby, wiecie, najpierw zabrać dla siebie kasę, a potem, żeby się zaliczył szacunek, bo to byłoby lepsze. Porwanie. Dwójka twoich ludzi wstała gdzieś wcześniej, żeby pograć w piłkę na poboczu u drogi. I nie wróciła na śniadanie. Świadek twierdzi, że mogli, że zostali wciągnięci do furgonetki i podejrzewamy, że wywieziono ich kilka kilometrów na północ, a następnie umieszczono w osobnych wozach, które odjechały w innych kierunkach. Nie ma wątpliwości, stoją za tym ludzie z Ujewa. Ale kogo? Nose. Tak, wiem, jestem tchórzem i zdrajcą. Zostałam na posterunku nawet tej, gdy przejął go Zujew. Ale kiedy dostrzegłam, co robicie wy, to nawet taki tchórz jak ja znalazł sobie odwagę. Potrzebujecie jakichś ochotników? No oczywiście! Okej, mamy dwie misje główne w takim razie teraz. Co jest tutaj? Księgarnia. Warren Nash, szef policji z pobliskiego Sharpwood, czekał na ważne dokumenty z Friburga. Miały zostać potajemnie dostarczone do Sharpwood w jednej z najnowszych powieści z serii Ostatnie kuszenie tuna. Omyłkowo towar został wysłany do Ripton. Warren Nash oddelegował swoich ludzi, by odebrali dokumenty, ale policjanci trafili na oprychów z Ujewa. Może jeden z nich wie, gdzie znajduje się Glenlivet. Okej, czyli tu mamy informację, gdzie jest nasz ziomek. Tutaj. Okej, czyli Livet i Boone, czyli dwóch zajebistych winiarzy nam, kurde. Ten. Zobaczmy dalej. Zujew zawarł układ z Warrenem Nashem, z szefem policji z pobliskiego Sharpwood, o dostawie broni do Ripton. Ludzie z Zujewa i winiarze z Sharpwood regularnie spotykają się na parkingu opuszczonego baru Modern Truckers, który znajduje się niedaleko Big Reef. Jeden z pachołków z Ujewa może wiedzieć, gdzie znajduje się Boone. Okej. Okay. Ale wiecie, co mnie ciekawi? Czy Jack naprawdę wszedł już w taki tryb mafioza? Czy on tak, wiecie, tylko podpuszcza z Ujewa, żeby, wiecie, go w kolejnym momencie zgarnąć i go zaaresztować? To jest dobre pytanie. Dobra, jak to wygląda tutaj? Mamy karabin do kupienia, ale karabin mamy też już na podorędziu. Jest pałeczka, to się przyda. Nawet dwie. Wytrychy, no coś tam mamy, ale lepiej mieć. Taser, no dopóki nie ma kadridżów, no to nie wiem, chyba nie warto. Chociaż? No. Ogłusza i ładuje się po 4-8 turach! Ej, no to nie, tu bieremy to! Wszystkie cztery! Granaty też mogę kupić. Umiek jest niepotrzebny? Nie do końca. Właśnie najlepsze jest to, że mamy do kupowania, wiecie, te wszystkie kamizelki i tak dalej, ale jeśli rozgrywamy dobrze misję, czyli turbo na stealthie, to nawet nie ma sensu kupowania tych wszystkich... tych. Zarówno nie ma sensu kupowania amunicji, jak i na przykład właśnie... ochrony na naszych gliniarzy. Ale warto bynajmniej po jednej sztuce mieć, myślę. Tak, wiecie, w razie W. Tutaj tak, pistolet, karabin, jedna strzelba, pistolet mogę wziąć. 4000 za to wydam, tłumika, no tłumika nie potrzebuję. Jak mówiłem, ja staram się nie strzelać właśnie w trakcie misji, więc nie zawsze warto. Dobra, po jednym magazynku i naboju mogę sobie kupić. To też, no tego mam dużo. Dobra, wydaję. 4500 z haczykiem. Zostało mi 3330. Jakby zostało 3333, to byłby taki jeden wielki XD. No ale dobra. Dobra, to Boone czy Livet? Myślę, że Liveta najpierw.
Ale... tylko właśnie. To jest właśnie osobna misja. To bułka ma 8 lewe, właśnie ona jest zmęczona. Dobra, połowa ludzi jest wymęczona, czyli musiałbym Allardyce'a, Golden, Samostajana, Panini i Nose wysłać na tę misję. Ci fajnie było, żeby sobie odpoczęli. Na pewno ci dwaj, bo ci to już są wymęczeni w chuj. Dobra, to będę się wczytał w kolejnym odcinku. Tutaj dwóch muszę wysłać. Okej, czyli tu bym dał Panini i Nose, a tę czwórkę z Allardyce'em na czele, który ma aż 3 ruchy. Natura, jeśli poczeka, to możemy to zrobić właśnie tutaj. Dobra. Rozumiem, to się teraz stało. Wchodzę i dalej jest do przejścia. A nie, to już jest przejście tak jakby okej. Okay. Dobra. Nie. Ty, a czekaj, co było? A nie, mam wypisane? Tak. Ale to już. Ja będę się tym martwił dopiero w kolejnym materiale. Mam, kurwa, 4,5 godziny materiału do zmontowania, ale naprawdę rozważam opcję, że po prostu... pominąć wam kilkanaście tur, bo ta sama misja zajęła mi 80 tur, żeby to wszystko ogarnąć. Więc naprawdę rozważam opcję, żeby, wiecie, pokazać wam tylko takie ważniejsze rzeczy i tak mega poskipować w te nagrania. Bo mówmy się, nawet jakbym to podzielił na teraz 4,5 godziny, to jest... Na 9 odcinków jakbym tę misję podzielił, no to kto by to oglądał w całości? No umówmy się. Więc nie, to nie ma sensu tego tak na chama dzielić i przedłużać sztucznie serii. Coś wymyślę. Zobaczę, ale mówię, raczej skipnę większość tych nudnych rzeczy, jakieś przechodzenie, zgarnianie rzeczy i tak dalej. Bo wiecie, to nie jest taka krótka misja, jak na przykład jak misja w tym studiu fotograficznym, czy w pociągu, że to mi zajęło cały jeden odcinek. To była misja, która mi zajęła bite prawie 5 godzin. Musiałem iść właśnie do roboty, jak skończyłem poprzednią część, jak wróciłem do domu, odespałem i teraz to dokończyłem dopiero. Ja mam łącznie, tą misję przechodziłem 5 godzin prawie. Łącznie czasowo to by było 4,53 może. Więc to jest popierdolone, jak długo mi to zajęło. A jak ktoś mi, kurwa, powie, że dało się to zrobić krócej, to nie uwierzę. Bo chyba tylko w momencie, w którym się wiedziałoby dokładnie, gdzie wszyscy są, i by się tak idealnie omijało i tylko szło do głównego celu i nie zbierało się w ogóle kosztowności, to wtedy jestem w stanie wierzyć, że dałoby się to zrobić szybciej, ale nie jeśli chciało się zgarnąć trochę rzeczy. A niestety, te kosztowności nie są obowiązkowe, ale bardzo pomagają w rozwoju policjantów. Ale dobra. Kolejną misją, czyli właśnie księgarnią, zajmiemy się w kolejnym odcinku. Wczytamy się wtedy w odprawę, no i spróbujemy dowiedzieć się, gdzie jest nasz ziomek, którego porwano. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!